Dzień dobry. Witajcie po słonecznej stronie. Mówi do Was Zajka. Dzisiaj zgodnie z zapowiedzią odpowiadam na Wasze pytania zadane pod poprzednim filmem. Zachęcałam do tego, ponieważ mam już ponad 1000 subskrybentów, co bardzo mnie cieszy, więc z tej okazji chciałam w jakiś sposób Wam podziękować za to, że jesteście ze mną. Więc zaczynamy z tymi pytaniami. Pierwsze pytanie zadane przez Thomas Sey 85, taki nick. Dlaczego mówisz witajcie po słonecznej stronie? Byłam ciekawa, kiedy to pytanie w końcu padnie. Specjalnie na samym początku istnienia kanału nie wyjaśniałam, dlaczego używam takiego zwrotu. Myślę, że dla czytelników bloga jest to bardziej jasne. Blog, prosty blog, ma pod tytuł Po słonecznej stronie życia. Jakiś czas temu, stwierdziwszy, że społeczność czytelników mojego bloga są to raczej pozytywnie nastawieni do życia ludzie, którzy mają podobne jak ja nastawienie, to znaczy starają się raczej patrzeć na życie z pewną dozą optymizmu, może nie przesadnego, ale pewną, ze spokojem, którzy dążą do równowagi, którzy lubią widzieć i siebie, i świat w raczej jaśniejszych barwach i którzy szukają, tak jak ja, w ewentualnych niepowodzeniach, słabościach czy trudnościach życiowych, szukają raczej możliwości do rozwoju czy jakichś cennych nauk, doświadczeń, niż pielęgnują sobie skłonności do smutku i depresji. Więc postanowiłam właśnie nadać taki podtytuł blogowi Po słonecznej stronie życia. I kiedy w zeszłym roku założyłam kanał, pomyślałam, że byłoby przyjemnie mieć jakieś takie charakterystyczne wyrażenie rozpoznawalne, które kojarzylibyście tylko ze mną. I właśnie padło na to witanie po słonecznej stronie. Domyślę, słonecznej stronie życia. Wydaje mi się, że to jakoś tam gra. Może nie każdemu się podoba, ale mi pasuje. Pytania kolejne. Przewijało się w kilku pytaniach kwestia tego, jak duże mam mieszkanie i jak radzę sobie z utrzymaniem porządku w nim. Pisze na przykład Karina Pomorska. Interesuje mnie to, w jaki sposób Pani widzi umeblowanie mieszkania minimalisty. Pisze Marcin XXX. Jak duże jest Pani mieszkanie i czy łatwo Pani utrzymać w nim porządek? Może to dziwne pytanie, ale dla mnie istotne. Ja mieszkam na 30 metrach kwadratowych i mimo, że rodzina i znajomi twierdzą, że mieszkanie jest minimalistyczne, to u mnie ciągle bałagan. I tak się zastanawiam, czy nie jest to powiązane z wielkością mieszkania. Może gdyby było większe, przedmioty gubiłyby się w przestrzeni, a tak to ciągle jest coś na wierzchu, ciągle coś do schowania. Pytała jeszcze jedna osoba o to samo. Czy minimalista zawsze utrzymuje porządek? Ja mam stosunkowo niewiele rzeczy, a i tak nie jestem w stanie utrzymać porządku a la Marie Kondo. I tu jeszcze jest inne pytanie o prowadzenie budżetu domowego, ale to za chwilę. O to pytała Szmuł, bądź pytał. Nasze mieszkanie ma 39,5 metra mniej więcej, niecałe 40 metrów kwadratowych. To są dwa pokoje, kuchnia, łazienka, znaczy pokój z kuchnią z aneksem, w którym jestem w tej chwili, sypialnia obok i łazienka, no i nieduży balkon na dwie osoby. No nie jest to ani dużo, ani mało. Wydaje mi się, że na dwie osoby jest to względnie komfortowa przestrzeń, chociaż na pewno nie przesadnie. I jak sobie radzę z utrzymaniem porządku? Dość dobrze, ale nie będę przed Wami udawała, że jestem jakąś pedantką i że zawsze, absolutnie zawsze wszystko jest na swoim miejscu i że zawsze tutaj panuje idealna czystość. Ale przyznaję, że im mamy mniej rzeczy, no z tym jest łatwiej. Dlatego bardzo przestrzegam tej zasady miejsce na wszystko i wszystko na swoje miejsce, bo to faktycznie zdecydowanie ułatwia ogarnięcie mieszkania nieporządku. I po prostu właśnie jeżeli się człowiek, mieszkańcy przyzwyczajają do tego, że każda rzecz ma swoje wyznaczone miejsce, to łatwo jest później samemu od siebie wymagać tego, żeby rzeczy na miejsce odkładać, a właśnie najczęściej bałagan bierze się z tego,
że rzeczy nie leżą tam, nie znajdują się tam, gdzie powinny, gdzie nikomu nie przeszkadzają, czy gdzie mamy wyznaczoną przestrzeń na ich przechowywanie. Pytał tu Marcin, jak to jest, czy tu kwestia wielkości mieszkania ma coś do tego, że się mimo wszystko ono nie wydaje uporządkowane, czy że wcale nie zawsze też musi sprawiać wrażenie mieszkania minimalisty. Myślę, że powierzchnia mieszkania czy domu ma tutaj dużo faktycznie jest istotna. Bo no, myślę, że nawet gdyby spytać naszych znajomych, to myślę, że bardzo by się ubawili w tym właśnie, że moje mieszkanie, moje Aiki jest tak niby takie minimalistyczne, no, bo nie jest szczególnie minimalistyczne, jeśli chodzi o wrażenie estetyczne po wejściu. No po pierwsze dlatego, że nawet jeśli mamy rzeczy niewiele stosunkowo porównując z innymi, to no właśnie na tej niezbyt wielkiej przestrzeni ciężko jest mieć wszystko pochowane, na przykład nie dodając sobie dodatkowych mebli do jakiejś, które też nie bardzo już byłoby gdzie wstawić. Raczej wolimy rezygnować z jakichś mebli niż je dodawać. Poza tym, no jeszcze ja o tyle jestem, powiedzmy, nietypowa, że wywodzę się z artystycznej rodziny i dla mnie bardzo duże znaczenie mają dzieła sztuki w moim otoczeniu bezpośrednim. Mam kolekcję obrazów po moim dziadku, obrazy i grafiki mojej siostry, rzeźby takiego zaprzyjaźnionego rzeźbiarza, plakaty, fotografię artystyczną. To są rzeczy, które sprawiają mi estetycznie bardzo wielką przyjemność, no ale one też odejmują trochę tej przestrzeni, tego minimalistycznego przelotu, jakby to określić. I gdyby te same przedmioty umieścić w dużo większym pomieszczeniu, no to nie stwarzałyby wrażenia, że tu się dużo w tej przestrzeni dzieje. Akurat na to nie jestem w stanie szczególnie dużo poradzić. Chciałabym, przyznaję szczerze, chciałabym kiedyś mieszkać w większym mieszkaniu, niekoniecznie bardzo dużo większym, ale nieco większym, tak żeby tej przestrzeni było trochę więcej, żeby przy tym samym stanie posiadania, czy może mniejszym jeszcze, mieć po prostu więcej przestrzeni i więcej swobody pomiędzy przedmiotami, czy też móc jak najwięcej jednak przedmiotów. Tych, których się używa na co dzień, żeby móc jak najwięcej z nich chować, żeby one nie musiały stać na wierzchu. Już mówiłam o tym zresztą w innym materiale, że jednak w miarę wolne od przedmiotów powierzchnie mebli na przykład, to zdecydowanie ułatwia jej sprzątanie i też daje to wrażenie estetyczne jednak takiego porządku i ładu. Czy minimalista zawsze utrzymuje porządek? No, myślę, że dąży do tego. Porządek jednak jest jedną z takich cech, które się z minimalizmem mocno kojarzą. No ale oczywiście nie dajemy się zwariować. Są takie momenty, również w moim życiu, kiedy utrzymanie idealnego porządku nie jest moim priorytetem, bo na przykład dzieje się coś istotnego w rodzinie, bo mam bardzo fajne i dobre, duże zlecenie i wtedy to, że mam niewiele rzeczy i że one mają te swoje wyznaczone miejsca, mimo wszystko jednak ułatwia. Bo nawet nie mając dużo czasu i nie mając głowy do sprzątania, mogę gdzieś tam nad tym stosunkowo łatwo zapanować. Marcin, ten, który pytał o mieszkanie, o wielkość mojego mieszkania, pyta również o zwierzęta domowe. Pisze, że ja mam koty, ale kwestia organizacji podróży jest przez to utrudniona. Muszę dostosowywać się do grafiku osób, które się nimi zajmą w czasie mojej nieobecności. Niestety nie mam zwierząt domowych. Jestem zdeklarowaną kociarą, co niektórzy już z Was, którzy mnie obserwują od dłuższego czasu, wiedzą. Na punkcie na widok kota bądź kotów zazwyczaj lekko głupieje. Lubię też psy, może w mniejszym stopniu niż koty, ale też bardzo, bardzo lubię wszelkie zwierzęta. Lubię, rozważałam posiadanie chomika, bo może chomik byłby stosunkowo najłatwiejszy do hodowli, do otrzymania w mieszkaniu. Pomimo tego, że bardzo kocham koty i że bardzo bym chciała mieć koty, nie kota,
to właśnie po części z racji rozmiarów naszego mieszkania nie mam zwierząt żadnych w domu. Po pierwsze, dlatego że wychowywałam się na wsi i wiem, że no koty, ogólnie no zwierzęta takie jak koty czy psy są najszczęśliwsze wtedy, kiedy mają dużo przestrzeni do biegania. I oczywiście średnio szczęśliwy kot w mieszkaniu w bloku i tak jest szczęśliwszym kotem niż ten, który mieszka w schronisku. To jest oczywiście kwestia niepodlegająca wątpliwości. No ale mimo wszystko ja też mam, byłoby mi chyba czasem przykro, że ten biedny kot czy biedne koty muszą tu siedzieć na tych 39 metrach i nie mogą sobie pobiegać, tak jak Pan Bóg przykazał. A jest jeszcze kwestia bardziej bolesna, mianowicie przy całej mojej miłości do kotów mam uczulenie na ich sierść, które w momencie, kiedy mam z nimi kontakt taki incydentalny, czasowy, no bardzo nie daje im się we znaki, znaczy mogę nad tym zapanować, ale wiem z doświadczenia, że po przebywaniu na przykład przez kilka dni w niedużym mieszkaniu, w którym był kot i w którym sierść była na siłą rzeczy wszędzie, pomimo tego, że właścicielka dbała o porządek, to ja byłam wtedy po tych kilku dniach ciężko chora i obawiam się, że u nas skończyłoby się to tym samym, że musiałabym przy całej tej miłości z kotów zrezygnować. No bo tutaj też właśnie przestrzeń, jakby koncentracja tej sierści na przestrzeni małej lub większej też ma znaczenie z punktu widzenia alergii. Jeszcze tak kontynuując temat mieszkania minimalisty, bo pojawiają się te pytania od czasu do czasu o to, czy istnieją jakieś zasady, którymi kierują się minimaliści przy meblowaniu mieszkania. Myślę, że to też wynika z tego, że często mówi się o minimalizmie właśnie w architekturze wnętrz, w zagospodarowaniu wnętrza. Ja akurat w tej kwestii specjalistką, przepraszam, nie jestem. Znaczy nie uważam się w ogóle za jakąkolwiek wyrocznię, jeśli chodzi o umiejętność urządzania wnętrz czy znajomość trendów designerskich, etc. Ale no, siłą rzeczy, nawet jeśli nie jesteśmy architektami wnętrz, a po prostu dbamy o to, żeby w mieszkaniu, żeby w przestrzeni mieć właśnie jak najmniej rzeczy niepotrzebnych, żeby w naszych mieszkaniach były tylko te rzeczy, które są piękne lub pożyteczne, o czym też już mówiłam kilkukrotnie, to siłą rzeczy to wnętrze czy jego wygląd będzie mniej lub bardziej minimalistyczny. No to właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej, trochę też zależy oczywiście od przestrzeni. Też daleka jestem akurat. Ja osobiście jestem daleka od urządzania wnętrza w tak zwanym stylu minimalistycznym, to znaczy, wiecie, bardzo mało koloru, ogólnie bardzo oszczędne formy i wręcz estetyczne wrażenie. No bo to, że kieruję się minimalizmem jako narzędziem w życiu, to nie znaczy, że zawsze podoba mi się minimalizm w estetyce. Nie twierdzę, że go nie lubię, ale też nie zawsze mi jest z nim po drodze. Ja osobiście wolę wnętrza nieco bardziej przytulne niż takie typowo minimalistyczne. Chociaż pewnie można urządzić mieszkanie w stylu minimalistycznym, tak żeby było w miarę przyjemne do mieszkania. Ale jak mówię, nie czuję się tutaj specjalistką, dlatego też nie będę poświęcała, myślę, jakiegoś osobnego materiału na temat minimalizmu we wnętrzach, takiego czysto estetycznego. Wolę się skupiać na tych aspektach praktyczno-życiowych, bo to jest coś, co faktycznie, do czego mam przekonanie i co lubię. Patrzę na czas, żeby was tym nie znowu, jak zawsze, nie zagadać na śmierć. Więc tyle było o mieszkaniu. Też padło pytanie, co sądzę o prowadzeniu, pytała bądź pytał Szmu, co sądzisz o prowadzeniu budżetu domowego. Prowadzenie budżetu to bardzo przydatna umiejętność, przydatny zwyczaj. Ja w tej chwili budżetu nie prowadzę. Prowadziłam go kilkukrotnie na różnych etapach naszego mieszkania, naszego małżeństwa. I za każdym razem to przynosiło ciekawe wnioski, chociaż to, jak mówię, były różne etapy, bo chyba pierwsze podejście to było jeszcze w czasach, powiem, przedminimalistycznych.
I to chyba było najbardziej wtedy wstrząsające właśnie doświadczenie. Wydaje mi się, że to musiało być mniej więcej w tym samym okresie, kiedy jakoś zaczęłam się w stronę minimalizmu kierować. Bo i wtedy poprowadzenie kilkumiesięcznego budżetu takiego skrupulatnego było naprawdę dość otrzeźwiającą obserwacją co do sposobów, co robiłam z pieniędzmi, jak nimi gospodarowałam. Później jeszcze przez parę miesięcy, już po kilku latach właśnie stosowania minimalizmu, też wtedy w aplikacji w telefonie sobie prowadziłam budżet. I to też było ciekawe, ale myślę, że teraz, na etapie, kiedy jednak bardzo zmieniły się nasz model konsumpcji, wydawania pieniędzy i to wszystko wygląda inaczej niż te 8 czy 5 lat temu. Więc myślę, że teraz zdecydowanie poprowadzenie budżetu w moim przypadku mogłoby być bardzo ciekawym doświadczeniem i zresztą i zamierzam tak zrobić. Lubię próbować różnych metod, jeśli chodzi o w ogóle wszystko, co w życiu robię, żeby znaleźć tę swoją najlepszą. Niedawno natrafiłam na ciekawe podejście, takie mocno uproszczone do prowadzenia budżetu. Co przyznaję, jest bardzo kuszące, no bo to, co najbardziej odstrasza od prowadzenia budżetu, to jego ewentualne zbytnie skomplikowanie. Po prostu można zrobić z tego, jeżeli nie jest się takim urodzonym, jeżeli się nie ma duszy urodzonego księgowego, no to może to człowieka, taki na przykład humanistę, jak ja, wprawdzie umiejącego liczyć, ale humanistę, może to nieco zmęczyć. Jak mówię, znalazłam metodę, która jest dość mocno uproszczona. Wydaje mi się, że może być skuteczna. Na razie nie chcę o niej mówić szczegółowo, póki jej nie sprawdziłam. Kiedy ją wprowadzę w życie, to myślę, że na początku, po jakimś krótkim czasie, kiedy już będę mogła cokolwiek na jej temat powiedzieć więcej, zrobię dla Was o tym materiał, a potem po pewnym czasie dłuższym stosowania osobny materiał z wnioskami i obserwacjami, jak się ta metoda sprawdziła i co mi to dało. Zwłaszcza myślę, że w kontekście postu zakupowego, o którym wiecie, to też może być ciekawe. Zobaczyć, jak kształtują się moje zakupy czy wydawanie pieniędzy w tych dziedzinach, w których post nie obowiązuje, czyli na przykład zakupy spożywcze czy takie ogólnodomowe. Pytacie niejednokrotnie o garderobę, w sensie o materiał na temat garderoby. Już mówiłam, on będzie. Mam trochę tremę przed tego rodzaju materiałem, no bo też nie czuję się specjalistką od elegancji, stylu i garderoby, ale mam wciąż taki materiał w planach, więc jak tylko zbiorę się na odwagę, to zrobię. Zapatrzę do mojej ściągi, bo nie chciałabym pominąć żadnego pytania, tym bardziej, że są ciekawe. Pytacie, czy będzie trzecia książka, i pyta Megguchi, oprócz tego, czy będzie trzecia książka, to twoje ulubione książki o minimalizmie to? I ktoś jeszcze pytał o trzecią książkę. Bafiozo, kiedy ukaże się trzecia książka? Po rezygnacji z telewizji trzeba wszakże wypełnić czas wolny czymś wartościowym. Dziękuję. Trzecia książka będzie, ale to dłuższa historia. Może zacznę od tego, jakie są moje ulubione książki o minimalizmie. Moją najlubieńszą książką o minimalizmie jest Sztuka minimalizmu w codziennym życiu, Dominique Leroy. Tej pani francuskiej mieszkającej w Japonii, która napisała Sztukę prostoty, Sztukę umiaru i wiele innych różnych sztuk. I Sztuka minimalizmu w codziennym życiu to jest jedyna jej książka, którą mam nadal w wersji papierowej. W tej chwili ją pożyczyłam, ale nadal ją mam w tej wersji tradycyjnej, którą bardzo lubię, do której często wracam, którą kartkuję, mam swoje ulubione fragmenty i pewnie jeszcze długo się z nią nie rozstanę. Jest moim zdaniem zdecydowanie bardziej jakaś taka tolerancyjna w tonie i bardziej strawna niż momentami Sztuka prostoty, która, jak wiecie, jest taka momentami dość mocno autorytarna w tonie. Natomiast z polskich książek o minimalizmie, oczywiście nie będę mówić, że moje są moimi ulubionymi, no nie, bez przesady, z tą megalomanią. Zdecydowanie bardzo przyjemną książką i ciekawą jest książka Kasi Kędzierskiej, tej z bloga Simplicité. Bodajże Chcieć mniej, chyba tytuł. Polecałabym ją osobom, które swoją przygodę z minimalizmem zaczynają.
Lubię książki Joasi Glogazy, chociaż ona pisze bardziej niekoniecznie o minimalizmie takim ściśle rozumianym, ale ta tematyka się gdzieś przewija w jej książkach. Z książek spoza Polski bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie kilka miesięcy temu książka Życzę zmęczenie. Autora w tej chwili nie pamiętam. Może zrobię, jeżeli będziecie zaciekawieni, jeżeli będziecie chcieli, zrobię albo osobny materiał na kanale, albo napiszę jeszcze o tej książce na blogu, bo to bardzo ciekawa pozycja, chociaż też może nie tylko poświęcona ściśle minimalizmowi. Natomiast pytanie o moją trzecią książkę. Czytelnicy vloga już trochę tę historię znają, czy wiedzą więcej, no ale nie wszyscy musicie mieć ochotę czytać mojego vloga. Więc opowiem Wam, o co chodzi z trzecią książką tutaj. Więc tak, moja trzecia książka już powstała. Pracowałam nad nią przez jakieś 1,5 roku i skończyłam ją pisać w zeszłym roku. To była książka, która miała być w ogóle, znaczy nie było o minimalizmie, zupełnie z innej dziedziny życia, też ciekawej i też myślę pożytecznej dla wielu osób. Pisałam ją z drugą osobą, ze współautorem. I niestety, no tak się złożyło, że ze współautorem na koniec żeśmy się trochę, nie powiem, że skonfliktowali, raczej nie dogadali. No, była kwestia pewnego kłopotu z osiągnięciem porozumienia, co do kształtu książki, trochę do innych kwestii. Nie chciałabym w to tutaj wchodzić, bo to nie są szczegóły, które są dla Was istotne, a dotyczą też prywatności innej osoby. No i niestety musieliśmy rozwiązać umowę z wydawnictwem i ta książka na razie się nie ukaże. Nie mówię, że nigdy do niej nie wrócimy do pracy nad nią, bo na pewno ją jeszcze trochę trzeba. Ona ma duży potencjał i trzeba ją jeszcze, to można by ją troszkę dopracować, ale byłoby szkoda pewnie, żeby się nigdy nie ukazała. No ale w tym momencie moim zdaniem to niemożliwe. No i co, prawie 2 lata pracy. Książka powstała, ale na razie zostaje na dysku komputera. I co? No, przyznaję, że to była taka lekcja pokory wobec życia. Mówiłam tutaj o tej słonecznej stronie życia, to znaczy o szukaniu dobrych stron, nawet w takich sprawach, które nie wydają nam się koniecznie pozytywne. To doświadczenie ogólnie uważam za bardzo pozytywne, chociaż trudne. No bo świadomość, że prawie 2 lata pracy nad marzeniem, jednak no na razie nie ma owoców. Znaczy, owoce są, ale nie można się nimi podzielić. No ale wyciągnęłam wiele dobrych i ciekawych wniosków z całego tego doświadczenia. Musiałam chwilę odczekać, jeśli chodzi o samopisanie, żeby tak trochę odpocząć od pisania, od pracy takiej intensywnej, twórczej. No tak czy owak i tak przecież piszę na blogu, czy wymyślam materiały na kanał, więc gdzieś tam zawsze coś wymyślać chcę i muszę. Ale wiedziałam, że pewien czas muszę odpocząć od pisania jako takiego, znaczy pisania książki. I powstaje w tej chwili ta de facto czwarta książka, chociaż ona dla Was, czytelników, będzie trzecią. Oczywiście nie chcę tutaj zdradzać wszystkich szczegółów, ale dla tych, którzy lubią moje poprzednie dwie książki, powiem, że ona będzie podobna, myślę, w tonie i w stylu do minimalizmu po polsku i minimalizmu dla zaawansowanych, chociaż nie będzie poświęcona tylko i wyłącznie minimalizmowi i prostocie, bo będzie dotyczyła wielu innych też ważnych i istotnych tematów. Ja nie chcę odsłaniać wszystkich kart, zanim ona nie powstanie ostatecznie i zanim się nie ukaże. Oczywiście będziecie pytać, kiedy. Ja bardzo bym chciała skończyć ją w tym roku. No, idealnie byłoby, gdyby się udało wydać na koniec roku przed świętami Bożego Narodzenia, ale nie wiem, czy uda mi się w tym terminie zdążyć. Tym bardziej, że bardzo chcę, żeby to była, skoro to ma być książka trzecia jednak, a 3 to jednak taka liczba trochę magiczna, żeby ta książka była naprawdę bardzo dopracowana i wolę, żeby ona ukazała się później,
żebyście wy i ja żebyśmy musieli czekać na jej ukazanie się dłużej, ale żebym miała poczucie, że jest dopracowana w najdrobniejszym szczególe. Też nie wiem do końca, czy uda mi się zrealizować plan wydania jej samodzielnie, bo takie jest w tej chwili moje założenie, że bardzo chciałabym móc wydać tę książkę bez pomocy takiego tradycyjnego wydawnictwa. Ci z Was, którzy znają rynek wydawniczy i jego realia, myślę, że rozumieją trochę, dlaczego bym chciała tak zrobić. A ci, którzy nie rozumieją, to z chęcią, jeżeli nie znacie tych realiów, to z chęcią opowiem o nich innym razem. Dlaczego współpraca z wydawnictwem czasem jest świetna, ale nie zawsze. Natomiast oczywiście nie wykluczam współpracy być może z jakimś wydawnictwem, jeżeli by się do mnie zwróciło, czy może ja bym sama wpadła na pomysł, z kim bym chciała teraz współpracować. Ale mimo wszystko wolałabym wydać tę książkę sama, jeśli tylko warunki różne na to mi pozwolą. Więc tak wygląda plan. Tytuł jeszcze nie zdradzam, tak samo jak nie zdradzam właśnie szczegółowej tematyki, ale myślę, że tak jak mówię, jeżeli lubicie mnie czytać, to powinniście odnaleźć w niej trochę radości. Muszę powoli kończyć, bo mi się zaraz aparat wyłączy. Jak wiecie, limit pół godziny. To i dobrze, trzeba będzie powoli kończyć to Q&A. Zerknę do ściągi. O, właśnie, pyta się Ewa Kam, i to chyba już będzie jedno z ostatnich pytań. Czy ma Pani wyznaczone jakieś cele na 2018 rok lub nawet dłużej? Wiem o rocznym poście zakupowym, ale czy jest jeszcze coś, w czym chciałaby się Pani dalej rozwinąć? Tak, w tym roku, od stycznia, może to nie był taki jakiś ścisły plan, ale tak mi wyszło spontanicznie. Bardzo zmieniła się moja aktywność fizyczna. Wspominałam już w poprzednich filmach, że najpierw ćwiczyłam z ketlami, czy zaczęłam chodzić na takie regularne treningi z ketlami, czyli z odważnikami kulowymi, co dało mi tyle odwagi, że zaczęłam chodzić na takie regularne, dość ciężkie i dość wymagające treningi, można powiedzieć ogólnorozwojowe, dużo elementów sportów siłowych, ale też i ćwiczenia interwałowe, no przeróżne. O tym też pewnie jeszcze kiedyś Wam opowiem. A może nie raz. I no, trenuję w tej chwili 4 do 5 razy w tygodniu. Codziennie rano o 7, czasem nawet weekendy. Nigdy w życiu nie byłam tak aktywna fizycznie jak teraz. I przyznaję, że daje mi to no, potężną satysfakcję. To jest w ogóle nie do opowiedzenia. Z punktu widzenia osoby, która niegdyś sama o sobie mówiła, że była kocicą kanapową, to ćwiczenie regularnie, intensywnie, no to już któryś kolejny miesiąc naprawdę intensywnego treningu. I to jest pod każdym względem fantastyczne. I w tym treningu wcale nie chodzi mi tylko o efekty, powiedzmy, estetyczne, sylwetkowe. Nie będę Wam wmawiać, że to nie jest ważne, ale nie jest to jedyny mój cel, bo to, co najbardziej mnie w tej chwili cieszy, to obserwacja tego, jak zmienia się moja siła, wytrzymałość i sprawność z tygodnia na tydzień i to daje wielką, wielką satysfakcję. No, to jeden z, można powiedzieć, celów na ten rok. Kontynuowanie tej aktywności i pracy nad sobą na tym polu. No, wspomniane pisanie tej czwartej, trzeciej książki, de facto trzeciej. Nagrywanie na kanał, pisanie na blogu. No, poza tym życie tym życiem, którym żyłam do tej pory, czyli względnie zrównoważonym i całkiem sympatycznym. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie pytania. Zrobiliście mi nimi wielką przyjemność. Wydaje mi się, że odpowiedziałam na wszystkie, prawie wszystkie. Pytał się jeszcze Piotr, czy mogłabym poruszyć temat minimalizmu ekologia. To jest temat na tyle szeroki, że też wolałabym go omówić w osobnym materiale. No, tak samo jest zresztą jak kwestie na przykład związane z minimalizmem i garderobą, czy też ogółem jakimś upraszczaniem garderoby. Więc te tematy znajdą się na pewno w osobnych materiałach w niedługim czasie. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście do śledzenia mojego kanału, do czytania bloga, do subskrybowania.
do zaznaczenia dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia o publikacji nowych materiałów. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia niedługo.